Moi drodzy, kolejny nowy projekt. Tym razem na tapet wlatuje ta oto komoda. Trafiłem ją poniżej stówki, a do tego jest naprawdę w fajnym stanie. Mimo wszystko trzeba ją troszkę odświeżyć i nadać jej innego charakteru. Oglądajcie. Okej, najpierw biorę się za zdemontowanie szuflad. Następnie odkręcam rączki. Jest. Teraz otwory po rączkach szpachluję. Wciskam po prostu szpachlę jak najgłębiej, elegancko. O, troszkę się wejdzie w ten otwór i będzie lepiej się trzymało. Prawie w ogóle nie widać, co? Ale to jest nie ten gatunek drewna, więc i tak by coś było widać. Teraz przechodzimy do komody. Zdejmujemy górę. Strzałka do góry, to znaczy, że już jest uwolniony zacisk. Dobra. Dobra, plus jest taki, że nie było to klejone. No i z tyłu są jeszcze zabezpieczenia, o takie płyty. Powinno zejść bez problemu. Super! To będzie nasz w wysokim połysku górny blat. Z takim sprzętem to można pracować. Dobra, znalazłem cyrkiel. Wyznaczyłem środek, tak, i oto będzie nasz bok miał kształt. Okej, to teraz czas wyciąć te zaokrąglenia. Blat na konto wiki. No i z drugiej strony. Już wcześniej sobie wymierzyłem takie półokręgi. No i słuchajcie, takiej 22 postaram się jak najwięcej ich uzyskać, a tak naprawdę potrzebuję ich 6. Myślę, że 6 będzie ok. Zobaczymy, może wystarczą 4, ale wolałbym, żeby było ich więcej. Czuję się jakbym pierogi robił, bo zobaczcie, jeszcze jeden tutaj spokojnie wejdzie, może nawet 2. Więc widzicie, zobaczcie, warto trzymać takie większe kawałki drewna. Udało mi się akurat z tego wyciąć tyle kawałków, ile potrzebowałem. Przykręcam je do boków i skręcam. Od wewnątrz krętami, na zewnątrz kątownikami. O! Elegancko! Tutaj sobie tak akurat z puszek od farb zrobiłem. Może być ciutkę niżej, nie ma to wielkiego znaczenia. Biorę w miarę po środku. Dobra, trzyma się. I tak już się dobrze trzyma, ale ja jeszcze na wszelki wypadek dorzucę dwa kątowniki. Słuchajcie, no to samo z drugiej strony. Słuchajcie, pora, aby lekko przeszlifować fronty. Szczególnie te miejsca, gdzie przez szufladę będzie prześwitywała stara powłoka. Czyli to, tu przód. Te trudniejsze miejsca oczywiście możemy ręcznie przejechać. Jeszcze jedno, wykorzystuję tutaj drobny papier, bo no, powiem wam szczerze, okleina nie jest najwyższej jakości i łatwo można byłoby ją zedrzeć. A chodzi nam o to, aby zmatowić, żeby później tylko po prostu lepiej farba się trzymała. Budowałem sobie taki tutaj, powiedzmy, wzornik do kopiowania rurek. Mam tutaj, opiera się tylko o to, zobaczcie. Doprowadzam rurkę do tej ścianki, do narożnika, pyk, dociskam. I jest idealna ze swojej pierwowzory. Fryżarka pracuje, my też pracujemy. I zobaczcie, tak po części troszkę tylko przyklejam taśmę dwustronną. Z tego powodu, że jak klej jeszcze nie będzie trzymał dobrze, to nasze rurki po prostu będą się już z automatu trzymały. Ale oczywiście muszę zostawić miejsce na klej. Od razu ściągam osłonki. No i moi drodzy, nakładam klej co jakiś czas, co kilkanaście może centymetrów, tak żeby nie zdążył mi już zasnąć zawczasu. Elegancko. No i teraz po kolei, na spokojnie, dokładam. No i moi drodzy, ja wam powiem szczerze, to jest chyba jedno z najprzyjemniejszych robót w tym odcinku, bo efekt od razu widać. Efekt jest bardzo fajny, a to jest sama przyjemność. Nic trudnego, tylko przykładamy, dociskamy i tak dalej.
Kolejny etap naszej pracy. Rurki już się trzymają, wszystko elegancko zaschło, więc teraz bierzemy się za wypełnienie tych oto szpar, przerw, akrylem. Bierzemy teraz palec i zaciągamy. Zbieram niewiele, tak aby się nie rozchodził akryl na boki. Na koniec jeszcze raz i gotowe. Moim zdaniem wygląda to super. Teraz biorę się za czyszczenie. Wycieram wszystkie elementy przeszlifowane, a zarazem odtłuszczam, żeby farba ładnie przylegała. Dobra, bierzemy się za malowanie. Najpierw wjeżdża podkład. No i pora na biały połysk. Tak się podjarałem i tak szybko chciałem zacząć malować, że zapomniałem masę. Bo powiem wam, że mimo to, że na dworze, ale i tak warto mówić. Może nie trzeba takiej, jeżeli nie macie, ale jakoś warto. Dobra, teraz miejsce, które nie ma obrzeża meblowego, potraktuję obrzeże meblowe. Powoli, nie spieszy mi się, bardzo mocno taśmy. Przyklejone i już fajnie wygląda, ale na koniec warto narożniki przetrzeć bardzo drobnym papierem ściernym i delikatnie. Jak zrobione w fabryce, zobaczcie. Pięknie. Pierwsze włożenie szuflady od malowania. Okej. No słuchajcie, mamy mały problem. Rzecz, której nie przewidziałem, inaczej, przewidziałem, ale jakoś tak w czasie roboty się zafascynowałem z golim, że to zapomniałem. Żeby to wykonać na zasadzie za wąsko, zrobiłem na starcie rurki. No i po prostu no, szuflady nie dochodzą do korpusu. Ale znalazłem takie listewki, które idealnie tu wchodzą. Rzeczywiście po docięciu, idealnie. I zobaczcie, wygląda to też całkiem spoko, a szuflada ma na czym się już oprzeć, więc drugiego docinam do tej długości. Biorę klej. Dobra, ale zanim się kleję, to wyjmę szuflady. Nasza omyłka chroni was przed pomyłką. No słuchajcie, widzicie, wbrew pozorom, moim zdaniem wyszło naprawdę fajnie. Przy drugiej takiej szafce na pewno tego błędu nie popełnimy, choć szczerze mówiąc, nie wiem, czy de facto nie wyszło lepiej niż miało być. No i teraz pora na uchwyty. Jako tako wybiorę odległości, jakie mi się podobają. Zaraz zaznaczymy i we wszystkich miejscach złapiemy te same. Słuchajcie, już się nie mogę doczekać, więc pierwszą chwilę. O! Pięknie. Jestem z niedwinnych naprawdę. A metamorfozę, moim zdaniem, przeszła naprawdę ogromna. Zobaczcie, co było. Zobaczcie, co spożyłem. Metamorfoza, moim zdaniem, udana.